Taka noc jest tylko raz w roku. W najbliższą sobotę od 18 do 23 w Suwalskim Muzeum Okręgowym po raz kolejny miłośnicy historii i sztuki będą mogli bliżej poznać zbiory placówki. Mamy jak zwykle ciekawą, dość bogatą ofertę. To, co zawsze oferujemy, to przede wszystkim możliwość obejrzenia wystaw. Wystaw stałych, wystaw czasowych, zarówno w głównym budynku, jak i w Muzeum im. Marii Konopnickiej. Ale dodatkowo mamy też ofertę taką specjalną na Noc Muzeów w naszym budynku. To jest, ponieważ obchodzimy w tym roku rok Alfreda Wierusza Kowalskiego, więc będą specjalne zajęcia dla najmłodszych, kartka dla Wierusza, czyli możliwość wykonania kartki takiej jubileuszowej w technice kolażu, możliwość przygotowania i wysłania życzeń jubileuszowych dla Alfreda Wierusza Kowalskiego. Tu na miejscu w sali edukacyjnej będą te zajęcia prowadzone przez naszych edukatorów, a prace będą od razu eksponowane w muzeum. Mamy takie miejsce na parterze muzeum, gdzie tego typu prace, wcześniej to były prace dzieci ukraińskich, a teraz to będą prace właśnie związane z rokiem Wierusza i z życzeniami dla Wierusza. W budynku Resursy oprócz zajęć zachęcających dzieci do kreatywnych działań dostępne będą również znakomite ekspozycje. Poza stałymi naszymi wystawami, czyli życie i twórczość Alfreda Wierusza Kowalskiego, pradzieje Suwalszczyzny Wschodnich Mazur i stała wystawa historyczna. Można będzie obejrzeć wystawę ilustracji Mariana Murawskiego, którą niedawno udostępniliśmy zwiedzającym, a przede wszystkim jedną z wystaw związaną z rokiem Alfreda Wierusza Kowalskiego, czyli tą pierwszą inicjującą obchody roku wystawę o archiwaliach związanych z życiem i twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego. Ta ostatnia ekspozycja jest bardzo interesująca, szczególnie zaś warta odwiedzenia, bo to właściwie jedyny z tak zwanych monachijczyków wywodzący się z naszego miasta. Na wystawie tej archiwalnej mamy przede wszystkim dokumenty, kopie dokumentów, oryginały dokumentów z naszych zbiorów dotyczących różnych faktów życia Alfreda Wierusza Kowalskiego, od tych najmłodszych aż po te związane ze schyłkiem życia. Mamy dużo zdjęć z życia rodzinnego, z samego Wierusza, także naprawdę pierwszy raz w tak dużej ilości przy tej okazji prezentujemy te dokumenty, te zdjęcia, te archiwalia związane z naszym wybitnym malarzem. Wstęp do muzeum i udział w zajęciach jest oczywiście bezpłatny.